Drodzy panowie i kandydaci na mężczyzn, chcę wam powiedzieć coś niezwykle ważnego. To znaczy, chcę wam przedstawić, jaka jest różnica, zasadnicza różnica między mężczyzną a kobietą. Zasadnicza różnica jest taka, że mężczyzna podejmuje decyzje w swoim życiu na podstawie różnych przyczyn, zazwyczaj na podstawie tego, co sobie pomyśli. Jeżeli mężczyzna coś sobie pomyśli, wymyśli coś, na przykład wymyśli sobie samochód, że chce sobie kupić samochód, autko, car, rozumiecie, to znaczy, że on sobie wymyśla, jaki to ma być samochód i wtedy ten car kupuje. Taki, jaki sobie wymyślił, czyli odpowiednia liczba tych koni mechanicznych lub kilowatów, jeżeli liczy w kilowatach, odpowiednia liczba biegów, odpowiedni moment obrotowy. On sobie kupuje samochód konkretny. On wie, jak ten samochód ma, do czego ma służyć, jak ma jeździć, ma funkcjonować. Natomiast jak kobieta kupuje samochód, to tak naprawdę najważniejszy jest kolor tapicerki. To jest dużo ważniejsze niż to, bo kobieta ma się dobrze czuć w środku, w samochodzie. Nie jest ważne, co on ma tam pod maską. Ważne, żeby się kobieta dobrze czuła i żeby te zaokrąglenia były na tyle obłe, żeby to było przyjemne w dotyku. Miękkie, ciepłe. O, to ma być samochód dla kobiety. O, po co wam to mówię? Mówię wam to w tym celu, żebyście zrozumieli, że między mężczyzną a kobietą jest ogromna różnica w sposobie podejmowania decyzji. Mężczyzna podejmuje decyzję na podstawie tego, co myśli, a kobieta myśli, że podjęła decyzję, natomiast to nie kobieta podejmuje decyzję. To jej emocje podejmują decyzję. Gdyby tak nie było, to na pewno żadna kobieta na świecie nie chciałaby być z tobą.